Cześć kochani, z tej strony Tolik Zedro i dzisiaj nagrywam dla Was drugą część założeń na mój temat. Przejdźmy do odcinka. Pierwsze założenie. Wyglądasz jak Weronika Loch z Riverdale. To samo mi mówi moja kamerzystka, że jestem do niej podobna na niektórych zdjęciach. Więc jak widać, to jest prawda. Kolejne założenie. Myślę, że masz wysoką samoocenę. Wysoką? No nie wiem. Nie uważam się za ideała, ale na pewno mój charakter i wygląd lubię. I to jest najważniejsze. Kolejne. Piękna i kochana. Bardzo dziękuję za takie założenia. Kolejne założenie. Ładnie się ubierasz. Ładnie nie znaczy, ponieważ ja ubieram się tak, jak mi się podoba i tak, jak mi jest wygodnie. Kolejne założenie. Dobrze się uczysz. No, w sumie dobrze się uczę, ale uczyć się nie lubię, ale po prostu się uczę, no bo muszę. Kolejne założenie. Zachowujesz się jak dziecko. Zachowuję się jak dziecko. No bo jestem dzieckiem, no wiadomo, że jestem dzieckiem. Każdy jest dzieckiem, więc się zachowuje jak dziecko, no raczej no. Kolejne założenie. Wolisz ekipę Freeza od Teamu X? O wiele wolę ekipę Freeza, bo połowy osób z Teamu X nienawidzę. Kolejne założenie. Masz dwójkę rodzeństwa. Tak. Mam dwie starsze siostry, Martynę i Karolinę. I teraz ostatnie założenie w tym odcinku. Wiesz, co chcesz robić po 8 klasie? Jeszcze nie myślę, ponieważ nie jestem w 8 klasie, ale tak już trochę sobie w głowie myślę, że pójdę na pewno do liceum. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na moje social media, które są podane w opisie. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jeszcze jakieś założenia, piszcie je na Instagramie lub na dole w komentarzach pod tym filmem. Pa, pa!